Przed nami trudna decyzja. No, Tobi to taki grzeczny, po prostu grzeczny, cierpliwy. No, to już jest pies o innej budowie i normalnie się teraz martwimy, czy nam się zmieści, wiecie? Po prostu całą podróż zniosły. Młoda się już obudziła, zrobiliśmy mały... Oni wiążą te nogi. I on mówi, no tak, on musi tak mieć związane. Przed nami trudna decyzja. Jak ktoś dopiero właśnie zaczął nas oglądać, to tylko powiem, że zaczęliśmy podróż z naszą Belą, sznaucerką. W Mauretanii znaleźliśmy Tobiego parę tygodni temu, a teraz parę dni temu przyniósł tutaj taki facet, miał takiego chorego pieska, którym zaczęliśmy się opiekować, ale to jakby miało być tak, że my tylko pomożemy wyleczyć tego pieska. I jak można było się domyślać, nawet padł taki komentarz proroczy, że zaraz ten właściciel przyjdzie i będzie chciał od was pieniądze. I faktycznie odwiedziny tego właściciela jemu nie chodziło, jak się ten pies czuje, tylko czy my chcemy tego psa i czy zapłacimy mu pieniądze. I dajcie mi pieniądze, i dajcie mi pieniądze. I wiecie co? I to już nie chodzi o te pieniądze, bo tam chciał jakieś śmieszne 15 dolarów, ale bardziej chodzi o to, a jaki to jest człowiek, bo jak mówiłam poprzednio, że my nie chcemy przygarnąć wszystkie psy całego świata, ale nie możemy też, po prostu serce nam nie pozwala zostawić tego psa, tego szczeniaczka w czyichś rękach, takich nieodpowiedzialnych, takiego właściciela, który tego psa po prostu nie kocha. No i jeszcze druga sprawa jakby, bo zabranie psów, to znaczy my wracamy do Polski, więc trzeba przewieźć je przez granicę i zaczęłam tak troszeczkę się tym interesować. Dostałam też bardzo dużo wiadomości, od razu serdecznie dziękuję za wszystkie wiadomości, które dostałam wcześniej i teraz, bo po prostu naprawdę i tak samo te wszystkie wasze wpłaty do psiej michy i wszystkie zrzutki, które po prostu tutaj sami zresztą zasugerowaliście, żeby zrobić, i to jest po prostu piękne i nie wiem, jak wam wszystkim dziękować, bo prawda jest taka, że zabranie teraz tych psów do Polski bez względu na to, czy one zostaną z nami, czy pójdą w ręce kogoś innego. A chociaż to będzie bardzo trudne, bo człowiek się przywiązuje. To tak jak z Tobi, my żeśmy go wzięli i nie planowaliśmy, że on z nami zostanie. Ale z drugiej strony, jakby z tyłu głowy, to wiedzieliśmy, że z nami zostanie. I tak samo jest teraz z tą małą. My jakby nie chcielibyśmy mieć trzech psów, ale jesteśmy świadomi, że jak ją weźmiemy, to prawdopodobnie ona zostanie z nami. Bo zanim my dojedziemy do Polski, nawet jak się ktoś znajdzie, to już człowiek się tak przywiąże do tego psa, że no nie będzie serca oddać po prostu. No taka prawda, bo parę osób też tutaj mi napisało już właśnie, że chętnie by ją przygarnęli. No i ja na razie po prostu, wiecie, no nie jestem w stanie na to po prostu odpowiedzieć, bo ja też bardzo się z nią emocjonalnie związałam, przez to, że ona była tak chora. I po prostu ona była tak mi wdzięczna, ona tak się po prostu do mnie wiecznie tuliła. No. Tak czy inaczej, stwierdziliśmy, że w takim razie pojedziemy do weterynarza, bo jakby jeśli mamy ją zabrać, to trzeba już działać, bo to jest bardzo skomplikowane. Oprócz szczepień, czyli tych wszystkich dla szczeniaka szczepień na wściekliznę, to trzeba też mieć test na to tak zwane miareczkowanie, który się robi 3 tygodnie po szczepieniu na wściekliznę. I tutaj nikt tego nie robi, ale właśnie podpowiedziała mi jedna z naszych fanek, dała mi adres do weterynarza, która pobiera
krew i wysyła to do Francji, tak więc można to zrobić. Niestety nie kosztuje to mało, to kosztuje 200 euro za psa. Tak więc zaczęłam też drążyć ten temat i powiem Wam szczerze, że wszystko jest bardzo skomplikowane. Poza tym miareczkowaniem, tak więc jakby od początku musimy mieć wszystkie szczepienia, książeczkę, chip. Ten pierwszy weterynarz, z którym byliśmy z Tobim, jak go żeśmy znaleźli w Mauretanii, dojechaliśmy do Senegalu i w Dakarze znaleźliśmy weterynarza, który, no to też była kobieta, która zaszczepiła go, nie było problemu, założyła mu książeczkę, ale chipa nie, powiedziała, że w Senegalu się nie da, a jednak okazuje się, że się da. No. Wszystko kosztuje dwa razy tyle, co w Europie, no ale pomijmy ten drobny szczegół, chociaż nie taki drobny, bo właśnie jak podsumujemy wszystko razem, to wychodzi nam 900 euro, wyobrażacie sobie? 900 euro. Ale nic to. Dużo żeśmy na ten temat rozmawiali i podjęliśmy taką decyzję, że skoro Wy wszyscy też tak się zaangażowaliście i pomagacie nam i deklarujecie, że chcecie dalej pomagać, tak więc też jakby czujemy taką odpowiedzialność, taką dwustronną, jakby że my musimy jakby podjąć tą akcję i chcemy po prostu zrobić te wszystkie formalności, więc jedziemy do weterynarza. No i to też będzie taka próba. Zobaczymy, jak mała będzie w podróży, jak się z nią będzie podróżowało, czy się nadaje. Bo nie każdy pies się nadaje do takiego życia w podróży. Więc to będzie taki jakby egzamin. O! Mamy gości. Wołają pana. No. No widzisz. No, no, no. To jest właściciel. Szusz, Tobi, ciutko, już. No właśnie, taka pitbullowata. Cholera. Alu. No, to matka jest. Aria. Szusz, quiet. No. Fajna, podoba ci się? No. How are you? Good, how are you, okay? Thank you. Yeah, we're going to vet tomorrow. Yeah. No, we're going to Dakar to the vet and coming back. And we come back. You will come into Dakar to come back? Yes. Back, yeah. No, it's your dish, I'm in a moment. Nie trzeba było mówić, yeah. No, bo to widzisz już yeah. Teraz tego, tak? I think to my dog. Okay. Yeah. Okej, no problem. No, to już jest pies o innej budowie i normalnie się teraz martwimy, czy nam się zmieści, wiecie? Znaczy w sensie jakby Afri urosła, to nam się nie zmieści do samochodu, bo po prostu my nie mamy miejsca tyle w samochodzie na trzy psy i to w takim rozmiarze, bo Tobi jest o wiele drobniejszy. Tak. Tobi jest o wiele drobniejszy. Ma łagodne usposobienie, tak więc wygląda jak zabijaka, ale jest taka łagodna, tak więc to dobrze. O, ciepło jej. Chce się położyć do wody. Ale cholera. No teraz troszeczkę mamy problem. Musimy
to wszystko przedyskutować jeszcze. Jak będziemy safe, to będzie więcej, dużo więcej miejsc. Tylko że ja to muszę podnosić za każdym razem. Mam go to? No ładna jest. Ładna jest. Bardzo przyjazna. Ja tutaj teraz dostaję. O Jezu, poczekaj. No, dzisiaj wielki dzień. Pierwsza wycieczka dla Afri i pierwsza wizyta u weterynarza. Trochę mieliśmy tak zagwozdkę, jak ich poukładać. Bella zdecydowaliśmy, że zostanie tutaj, bo ona bardzo lubi tutaj spać i ona się tutaj mieści, wbrew pozorom. Tobi jest bardzo zadowolony, śpi sobie tam na posłaniu, a mała Afri po prostu się usadowiła tutaj do tego łóżka, jest przeszczęśliwa tam. Dobrze jej nie widać, ale może zaraz uda mi się pokazać. Mam nadzieję, że będzie jechać spokojnie. Powinna, bo wyhasała się rano, wiecie, najedzona, zmęczona, to nie powinno być problemu. Mamy około 3,5 godziny jazdy, to nie jest daleko, ponad 100 km, ale są duże korki, tak więc musimy się przebić przez cały Dakar, tak więc chwilę to potrwa. Zdecydowała, że też idzie do tyłu i popatrzcie, jak na razie wszyscy się świetnie mieszczą. Tutaj mała Afri, ale jej nie widać. O tu. Bo jest mała. Bo jest mała. O, proszę bardzo. Muszę wam powiedzieć, że pięknie wszystkie dzieci po prostu całą podróż zniosły. Młoda się już obudziła. Zrobiliśmy mały siku break. Tak? Siku zrobiłaś? Trochę przerażona miastem. Chciała zaraz na rączki. Tobi jak zwykle wszystko ma w nosie po prostu. On jest bardzo fajny, mało obsługowy. Dobra, mamy jeszcze pół godziny i powinniśmy być na miejscu. O jest, tu po prawej. O, tu możesz po lewej zaparkować, albo po prawej. Że
książeczkę. Będzie Tobi miał taką samą książeczkę. He will have the same book as Tobi. She will have the same book as Tobi. Very nice. Dobra, tak więc załatwimy tutaj parę rzeczy. Tak więc uda się zrobić chipy, uda się zrobić szczepienia i pobrać krew na to miareczkowanie. Potem jeszcze będziemy się bawić z datami i zobaczymy, czy to jakoś się wszystko zepnie ładnie. Super fajnie, że właśnie pani może pobrać tutaj krew i już będziemy mieli kurczę jedno z głowy, nie? I potem to wysyłane jest do Francji. Poplątałam w tych językach. So you send it to France, yes? No, bolało ciebie. Oh yes! My ass! And the chip, we put it here. Sorry, Avri. Now we will be civilized. No to może im zaboleć, nie? Bo to tak jednak tam coś chodzi. She's such a brave girl. No super, no dzielniejsza niż pan. Working? Tobi zagląda. Okay. Yeah. Oh, perfect. Thank you so that's much. That's horrible, isn't it? No, Tobi to taki grzeczny, po prostu grzeczny, cierpliwy. Będziesz miał chipa. Now you will be civilized. I już będziesz, nie będziesz bezpański pies. Grzeczny Tobi, grzeczny, tak. Grzeczny. Yes, super. Thank you so much. Now the sampling. Dobra. Nasza najbardziej problematyczna pacjentka. Oh, she's got one. Yes, you see that still working no one. Alibella, your turn. What's up, mate? No, powiem wam, że nie mogliśmy lepiej trafić. Po prostu przefantastyczna była ta pani weterynarz. Rozumiała, z czym się zmagamy i po prostu naprawdę pomogła tak, jak tylko mogła pomóc, więc żeśmy zrobili dzisiaj wszystko, co można było dzisiaj zrobić i umówiliśmy się na wizytę za niecałe 3 tygodnie właśnie trochę jeszcze tam jakby, no, żeby tak być zgodnie z przepisami, ale tak jakby wykorzystać na maksa po prostu terminy, żeby jak najmniej oczekiwać tego wszystkiego. I oczywiście właśnie zrobiła chipy, jak widzieliście, zrobiła założyła książeczkę dla Afri, szczepienia, pobrała krew od Tobiego, od Beli i właśnie od małej pobierze krew za 3 tygodnie i no generalnie to jakby już będziemy mieli to oskaczone, będziemy tylko czekać na przykład na wynik, ale już będziemy mogli jechać w stronę granicy, bo wyniki przychodzą na maila. A na samym końcu w Maroko będziemy musieli po prostu zrobić health certificate, taki certyfikat zdrowia dla wszystkich piesków, ale ten certyfikat i tak on jest ważny maksymalnie 10 dni, tak więc my nie możemy tego zrobić za wcześnie. Prawda?
gdzie się wskakują w biegu. Ja pierdziu. Ja pierdziu. Ja tak właśnie patrzyłem, co oni biegną przez to rondo, a oni w biegu wskakują do tych... W nocy na drodze zobaczyliśmy konia. Po prostu dobrze, że niedźwiedź potrafi zauważyć. Wiecie co, on miał związane nogi. Oni tak tutaj robią, żeby koń nie odchodził. Tylko kurwa ktoś potrącił. No, on potrącony jest. Widać, że jest taki ogłuszony, taki zdezorientowany. Biedaczek. Dobrze, że mu odwiązałeś. On może po prostu sobie gdzieś pójdzie na wolność. Potrącił już doktor. No, bo tam bok taki obity miał. Wiesz, to taka ciemnica, czarna noc po prostu, to w ogóle, że go zauważyłeś, to wow. No widzę, że ktoś stoi. No, że coś stoi. Ktoś go zauważył. A, słuchajcie, tam... Make it longer. Oni właśnie, spotkaliśmy konia, który właśnie ma związane te nogi, tak jak ja już tam wspominałam kiedyś. Oni wiążą te nogi i on mówi, no tak, on musi tak mieć związane, bo on ucieka, wiecie, ale no ten koń się cały czas męczy, on w ogóle kroku nie może zrobić i wiecie, niedźwiedź po prostu wziął kawałek sznura i zawiązał temu chłopakowi nogi, zawiązał mu nogi i mówi, no chodź. I patrzcie, ten pomogło, ten chłopak teraz odwiązuje temu koniowi te nogi, no im po prostu trzeba wytłumaczyć, no. No, super. Good boy. Oh, look. He can walk now. Look. Look, look. Oh. Toby. Hey. Look. Ale. Oh, there you go. Ale. What is your name? Mario.